program Republika po południu. Minęła godzina 16:20, a to oznacza, że witamy naszych gości. O tej porze są to politycy. Pani Marta Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią poseł. Witam serdecznie, dzień dobry. Pan poseł Przemysław Koperski, reprezentujący Nową Lewicę. Witam pana posła. Dzień dobry, pozdrawiam państwa z Bielska-Białej. I pan poseł Jarosław Rzepa, reprezentujący Koalicję Polską, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja pozdrawiam z Grodziska Mazowieckiego. Dosłownie przed chwilą rozpoczęło się spotkanie szefowej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, z premierem i prezydentem Polski. Na gorąco, niejako pytanie do państwa. Co przywiozła nam przewodnicząca komisji? Co na tym spotkaniu może zapaść? Czego będą dotyczyły rozmowy? Chciałbym, żeby państwo na bieżąco skomentowali to spotkanie. Zacznijmy od pani poseł. Mam nadzieję, panie redaktorze, że pani przewodnicząca przywiozła nam dobre wiadomości, czyli mam nadzieję, że dzisiaj zostaną ogłoszone szczegóły dotyczące, kiedy będzie można złożyć wniosek o KPO. Mam też również nadzieję, że w związku z wczorajszą wizytą i spotkaniem dwóch rządów, polskiego i ukraińskiego, i naszej deklaracji, i deklaracji jednocześnie Unii Europejskiej w tym, że pomogą, jeżeli chodzi o wywóz zboża, bo jest to bardzo pilna kwestia. Mam również głęboką nadzieję, że usłyszymy również w tej kwestii więcej szczegółów. No, rozbiciem banku byłoby, gdyby się okazało, że pani Ursula przywiozłaby nam jeszcze jakieś pieniądze, jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, ale tutaj jednak nie byłabym aż taką optymistką, więc z niecierpliwością również czekam na tą konferencję, która ma być bodajże o godzinie 17. Tak, będziemy bardzo uważnie przyglądali się temu, co na konferencji politycy powiedzą, ale co przewidują nasi goście, pan poseł Koperski, jak pan sądzi? Tak, ja już piłem kawę, ale niestety to było espresso, a nie taka parzona. Tak, to mógłbym powróżyć z fusów. Mnie bardziej interesuje to, jak polski rząd przygotował się do przyjazdu szefowej Komisji Europejskiej i co ma na stole. Bo na tą chwilę wydaje się, że jednak to przygotowania po polskiej stronie nie są jeszcze zamknięte. Wiemy, że sprawą kluczową jest uregulowanie kwestii Sądu Najwyższego. A dzisiaj ta ustawa, którą przygotowała większość sejmowa, większość Prawa i Sprawiedliwości, no niestety nie realizuje tych zadań niezależności, które są dla nas, ludzi, którzy chcą, żeby Polska była demokratycznym, samorządnym i sprawiedliwym państwem, zostały zrealizowane. I myślę, że te same ideały przyświecają również przewodniczącej Komisji Europejskiej i samej Komisji Europejskiej. Dlatego dzisiaj ważniejsze pytanie jest takie, nie co szefowa Komisji Europejskiej przywiozła do Polski, tylko czym Polska wita dzisiaj szefową Komisji. I mam wątpliwości, bo na ten moment słyszymy o kilkudziesięciu poprawkach, które wczoraj do tego projektu ustawy wniósł Senat Rzeczypospolitej. Następne posiedzenie Sejmu rozpoczyna się we wtorek, 8 czerwca i wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieli, na ile jesteśmy przygotowani, żeby spełnić te warunki, których domagają się niezależne sądy, których domagają się większości Polacy, no i w obronie których również stawała Komisja Europejska. Skąd pan wie, panie pośle, że w większości Polacy się domagają tych zmian? Panie redaktorze, wystarczy sięgnąć po pierwszy lepszy sondaż, czy jesteśmy zadowoleni w tej chwili z pracy sądu, ponieważ wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że te reformy... Ale mówi pan o dwóch odrębnych rzeczach. Zadowolenie z pracy sądu to jest jedno, a ta nowela dotyczy bardzo szczegółowych kwestii związanych z Sądem Najwyższym, więc moje pytanie brzmi... To nie są szczegółowe kwestie, panie redaktorze. Dość szczegółowe kwestie związane z Sądem Najwyższym, a nie z sądownictwem ogólnie. Sądownictwem ogólnie, ponieważ, panie redaktorze, jeżeli pan poseł, każdy obywatel Polski będzie miał konflikt ze swoim, powiedzmy, pracodawcą albo z partnerem
odwoła się i przejdzie przez wszystkie procedury, wszystkie instancje i na końcu trafi do Sądu Najwyższego. I okaże się, że w pana sprawie będzie orzekał sędzia, który nie, w sposób nieprawidłowy został powołany do Sądu Najwyższego, do Izby Cywilnej albo Spraw Społecznych, okaże się, że pana wyrok będzie mógł być w przypadku korzystnego dla pana zaskarżony. A jeżeli pan wygra sprawę, do końca życia pan nie będzie miał pewności, czy ktoś za 3, 4 czy za 5 lat nie podważy tego wyroku. Nie możemy na to narażać Polek i Polaków, dlatego sprawa Sądu Najwyższego musi być absolutnie czysta i jasna. Sędziowie muszą być prawidłowo powołani i co najważniejsze, muszą być absolutnie niezależni. Ale kwestia powołania sędziów jest bardzo prosta. Sędzią jest ten, kto został mianowany przez prezydenta. Tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Ci, którzy otrzymali nominację od prezydenta, i to wynika z konstytucji, kto otrzymał nominację od prezydenta sędziowską, jest sędzią. Tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Panie redaktorze, jeżeli ktoś został powołany do Izby Dyscyplinarnej i zgodnie z projektem prezydenckim przestaje realizować zadania w Izbie Dyscyplinarnej, zostanie przeniesiony do innej izby, a rekomendacja do samej Izby Dyscyplinarnej była niezgodna z zasadami zrealizowana, no to trudno mówić o tym, że ten ktoś może realizować swoje zadania w taki sposób, żeby nie narażać odbiorców tych decyzji na jakieś negatywne konsekwencje. Dzisiaj ten projekt idzie w tym kierunku, że Polki i Polacy mogą być narażeni na negatywne konsekwencje decyzji podejmowanych przez te osoby, które w tym Sądzie Najwyższym z rekomendacji nieprawidłowej KRS się znalazły. Pan poseł istnieje. Dobrze, a pana posła Rzepę jeszcze poprosimy o wypowiedź? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, które pan zadał, czyli z czym przyjechała przewodnicząca Komisji Europejskiej do Polski, do Warszawy. Mam nadzieję przede wszystkim, że przyjechała z konkretem, jakim jest zatwierdzenie naszego KPO w sensie w tej sferze merytorycznej. Bo my tutaj oczywiście ta nasza dyskusja głównie się toczy wokół tych spraw związanych z praworządnością, które są elementem wypłaty środków. Natomiast dzisiaj mówimy o stricte o KPO, tym, które Polska złożyła i tym, które jako jeden z ostatnich krajów Unii Europejskiej mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli zatwierdzone. Natomiast jeżeli dotkniemy tematu związanego z wypłatą środków, bo to nas przede wszystkim bardzo mocno interesuje, to wydaje mi się, że dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi w Warszawie ani pan prezydent, ani pan premier nie otrzyma. Wiemy o kamieniach milowych tych związanych z praworządnością. Niestety to, co się wydarzyło w Sejmie, nie gwarantuje nam przejścia tego procesu. Natomiast Senat pomógł tutaj Sejmowi, większości sejmowej. Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu poprawimy ten projekt po to, aby dać możliwość uruchomienia jak najszybszego tych środków. Bo ja powiem tylko o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz, że straciliśmy przez dużo czasu, a inflacja zjadła nam sporo część środków z tych, które mogły już pracować w polskiej gospodarce od kilku miesięcy. I tutaj winie za to całkowicie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który miał bardzo nieudolną politykę zagraniczną. I to widzimy też tego dnia w wielu obszarach. To jest jedna sprawa. Druga, straciliśmy możliwość uzyskania zaliczek wraz z końcem ubiegłego roku. I to też jest wina Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo. Państwo rządzicie dzisiaj w Polsce i państwo odpowiadacie za całość tego, co się dzieje wewnątrz kraju, jak również na zewnątrz. A widać, że nie potraficie przede wszystkim współpracować w jednym organizmie, jakim jest Unia Europejska, a my jako członek tej Komisji Europejskiej nie potrafimy się w tym wszystkim odnaleźć. I to jest jak gdyby taka konkluzja. Mam nadzieję, że to zatwierdzenie merytoryczne będzie, natomiast czy na to, że w Sejmie poprawimy to, co większość sejmowa niestety zepsuła podczas ostatniego posiedzenia. Panie pośle, pan mówi o 100% odpowiedzialności za obecny stan po stronie rządu Prawa i Sprawiedliwości. A czy nie uważa pan, że jakaś część, no kilka, kilkanaście, może 20, 30, może więcej procent albo mniej, leży jednak po stronie
urzędników Unii Europejskiej, którzy mają swoje pomysły na kształt Unii, na to, jak Polska powinna swoją politykę wewnętrzną kształtować, i mają do tego narzędzia. Jednym z tych narzędzi jest właśnie zatwierdzimy albo nie zatwierdzimy pieniądze. Na przykład, panie pośle, czy w Czechach rządzi w tej chwili PiS? Nie rządzi, prawda? A też zaczęły się problemy ze środkami finansowymi, odkąd tam Czesi wybrali sobie trochę inny rząd niż ten, który był do tej pory, tak? Inną większość parlamentarną, która powołała inny rząd. Więc ja nie twierdzę, że tutaj jakiś spisek na Polskę został zawiązany w Unii Europejskiej, ale czy rzeczywiście jest pan absolutnie przekonany o tym, że wyłącznie 100% odpowiedzialności spoczywa po polskiej stronie, a urzędnicy nic nie mają tu do powiedzenia, nie mają własnych planów, własnych koncepcji? Panie redaktorze, jeżeli byśmy cofnęli się do tego czasu, kiedy my rządziliśmy, kiedy odpowiadaliśmy za tę współpracę z Komisją Europejską, kiedy byliśmy liderem, jeśli chodzi o wdrażanie i wykorzystywanie środków, a dzisiaj jest całkowicie odwrotnie. Uważam, że jeżeli PiS nie forsowałby takiej polityki na zewnątrz Polski w stosunku do Unii Europejskiej, tego ciągłego konfliktu, to myślę, że mielibyśmy już dawno zatwierdzone KPO, już dawno wypłacone środki. Te środki byłyby w gospodarce. Niestety za rządu PiS-u tego nie mogę powiedzieć. Panie pośle, jeszcze jedna kwestia zupełnie niezwiązana z polityką, tylko z technikaliami. Czy mógłby pan nieco bliżej urządzenie, z którego pan korzysta, ustawić, bo dźwięk, który od pana otrzymujemy, jest coraz słabszy. Mikrofon jakby troszkę bliżej pan. I proszę dwa słowa kontrolnie powiedzieć. Próbuję coś powiedzieć, czy teraz? O, może inaczej. O, czy teraz będzie lepiej? Chyba jest troszeczkę lepiej. Dobrze, dobrze. Panie redaktorze, czy ja mogę się ustosunkować? Ale w sposób... Bo się niecierpliwie. Tak. Tak, mogę? Tak, proszę. Super. Więc drodzy koledzy posłowie, po pierwsze, nasz projekt był chwalony, jeżeli chodzi o projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej, przez samą panią przewodniczącą i został minimalnie zmodyfikowany. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. To prezydent przecież mianuje sędziego, wręczając mu akt nominacji i odbierając od niego ślubowanie. I nie może być tak, że państwo sobie w Senacie wymyślili, że teraz ci sędziowie, no to wam nie pasuje, no to oni nie będą mogli już być sędziami, bo macie taki kaprys. No nie, drodzy panowie, niestety, ale żeby pozbawić sędziego stanowiska, to musi być niestety wyrok, generalnie sprawa sądowa. Ale pani poseł, czy pani zna projekt prezydencki? I to jest tam nie ma o tym, jest mowa o stanie spoczynku. Panie pośle, ja panu nie przerywam, więc proszę się zachowywać kulturalnie. A co do pana właśnie zrobić? Mówmy o tym projekcie. Państwo macie na sztandarach, jak wam pasuje, hasło pod tytułem Konstytucja, chodzicie dzielnie w koszulkach, robicie różnego rodzaju happeningi, a tymczasem wasze propozycje i wasze poprawki łamią, generalnie wywracają cały ten projekt do góry nogami. Są sprzeczne z Konstytucją, dokładnie z artykułem 180 Konstytucji. A co do praworządności, więc praworządność była powiązana z wydatkowaniem środków, gdzie przecież sama Komisja Europejska stwierdza, że te środki wydajemy bardzo dobrze. Już nie mówię o instytucji bardzo pod tytułem dobrze. OLAF, która przyjeżdża i stwierdza, że również te środki są wydatkowane bardzo dobrze. No rzeczywiście, panie pośle, no nie byłoby takich sytuacji z Komisją Europejską, ponieważ za państwa rządów to bezmyślnie wykonywaliście wszelkie polecenia, które płynęły z Berlina. No niestety czasy się zmieniły i nie będziemy pozwalać na to, aby ktoś nam narzucał pewne kwestie. Nie jest to łatwe porozumienie, bo wszyscy wiemy, że nie jest to dla nas łatwe porozumienie. Mimo tego, wiedząc, że te środki są nam potrzebne, zdecydowaliśmy się na taki krok, więc nie rozumiem, drodzy panowie, dlaczego w tym momencie, kiedy te środki już są na wyciągnięcie ręki, sypiecie tutaj piach w tryby, aby te środki de facto nie do nas nie trafiły, bo te propozycje, które zostały zawarte w Senacie, właśnie do tego doprowadzą. Są niezgodne z Konstytucją. Prezydent nie będzie mógł tego podpisać. I pytanie zasadnicze, czy państwo naprawdę nie chcecie, żeby te środki popłynęły, czy jaki jest w końcu powód? Bo ja już naprawdę nie rozumiem tego waszego działania, pomijając już pana
marszałka Grodzkiego, który wychodzi na konferencję prasową i próbuje wmówić ludziom, że to on prowadzi jakiekolwiek negocjacje i że jakkolwiek ma wiedzę na temat prowadzonych rozmów. No naprawdę, no drodzy państwo, no Benedikt Kiel po prostu w całej okazałości. Mhm. Tak, bardzo proszę, panie. To może teraz tak, najpierw pan poseł Koperski, a potem pan poseł Rzepa, bo domyślam się, że też chciałby jakieś słowo powiedzieć. Panie pośle, prosimy. Uwielbiam panią poseł słuchać. Pani brzmi jak czarodziejka. Czary, mary i różowe okulary już mamy. I ten świat jest taki piękny i różowy, a wy jesteście ekipą, która cudownie prowadzi nas, nasz kraj ku świetlanej przyszłości. I już za niedługo myślę, że ktoś z Prawa i Sprawiedliwości postawi również swoją stopę na Księżycu, a może i nawet na Marsie. Gdybyśmy tylko wierzyli w to wszystko, co pani poseł tutaj była uprzejma powiedzieć. Prawda jest niestety zgoła inna. Ważne jest to, na co zdecydowaliśmy się i w polskiej konstytucji. Nie można jej wybiórczo stosować, tylko całościowo. I to, na co zgodziliśmy się w referendum, przystępując do Unii Europejskiej. Że jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Demokratycznym państwem prawa zasada jest taka, to już Montesquieu już wymyślił, że należy tą władzę dzielić na trzy części, tak? Tą wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. I państwo niestety wzorujecie się na wzorach hiszpańskich, ale nie obecnych, gdzie rządzą w Hiszpanii socjaldemokraci, ale na tych średniowiecznych i chcielibyście w Polsce wprowadzić inkwizycję. I w stosunku do obywateli, i w stosunku do systemu zarządzania państwem. No niestety dzisiaj standardy na szczęście są inne. Panie pośle, a mógłby tego pan podać przykład tej inkwizycji, tego projektu inkwizycyjnego? Bo to jest ciekawe, co pan mówi. A właśnie dotykamy tutaj sedna sprawy, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów. Jaki to ma związek z hiszpańską inkwizycją? Ze sposobem powoływania, że się w jednym ręku kumuluje władza i sędownicza, i wykonawcza. Ale hiszpańska inkwizycja nie kumulowała władzy sądowniczej i wykonawczej. Ale jeżeli chodzi o kwestie... Znaczy ja rozumiem, że używa pan tego argumentu, by wywołać negatywne nastawienie. On nie ma żadnego sensu. Nie ma żadnego zakotwiczenia w historii. Inkwizycja hiszpańska była określonym rodzajem sądu, natomiast na pewno to, co pan mówi, nie jest prawdą, bo nie kumulowała w sobie władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej. To nie jest prawda, ponieważ... No jest prawda. Pan redaktor, ale już... No jest prawda. Władzę miał król ustawodawczą i wykonawczą, a inkwizycja była władzą sądowniczą, więc nie wiem, o czym pan mówi. Pan redaktor zaprzecza, że przedstawiciele najwyższego kapłaństwa, biskupi, zasiadali również władzy ustawodawczej. Przecież to był standard również w Polsce. Nawet w okresie II RP mieliśmy... Ale teraz przerzucił się pan na Rzeczpospolitą, a zaczął pan od przykładów hiszpańskich. Mówię o Hiszpanii. Przedstawiciele inkwizycji zasiadali, jak najbardziej biskupi, zasiadali przecież również w parlamencie i byli uczestnikami tworzenia prawa. Panie redaktorze, to jest fakt. Ale inkwizycja jako instytucja nie tworzyła prawa. Do inkwizycji byli powoływani przede wszystkim dominikanie i franciszkanie jako teologowie i oni jako instytucja nie tworzyli prawa, wykonywali prawo. To nie jest trafiony przykład. Ja rozumiem, że używa się takich określeń, bo inkwizycja źle się ludziom kojarzy, więc powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje projekty inkwizycyjne, to jest tak uderzyć z takiej grubej rury. Tylko, że to jest przykład podany przez pana posła zupełnie nietrafiony. Bo chce pan pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość łamie trójpodział władzy i łączy władze, te trzy władze w jednym ręku, tak? I podał pan przykład Hiszpanii, gdzie rzekomo inkwizycja też to tak łączyła. No nie, to nie jest prawdą. Panie redaktorze, ale czy pan zaprzeczy, że w tej chwili w Polsce minister sprawiedliwości, prokurator generalny to nie jest przypadkiem... Łączy w sobie trzy władze w jednym ręku? No nie, nie łączy trzech władzy. Na pewno nie łączy. Jak to nie? No na pewno nie. Czy nie jest posłem? Ale nie jest w stanie sam stworzyć prawa. Sprawiedliwości, czy nie jest prokuratorem? No, panie redaktorze, oczywiście możemy mówić tutaj o szczegółach. To jest odniesienie historyczne. Świetnie pan redaktor jakby je podsumował. Tak, przejaskrawiam pewne rzeczy, żeby pokazać, że w Polsce stworzono bardzo niebezpieczny system. I dzisiaj my musimy ten system, który stworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości, naprawiać. Tak, żeby Polacy nie czekali już dłużej na środki finansowe z funduszu odbudowy. Niestety
winą Prawa i Sprawiedliwości jest to, że dzisiaj polscy przedsiębiorcy nie mają środków finansowych, polskie samorządy, polskie szpitale, że jest w Polsce ogromna drożyzna. Wystarczy pójść do sklepu, wystarczy pojechać na stację benzynową, czy kupić jakąkolwiek usługę. I za to jest odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości. I na to też się zgodziliśmy w polskiej konstytucji, ponieważ za inflację, za politykę zagraniczną odpowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości. I rząd, i prezydent, i prezes Narodowego Banku Polskiego. I pan poseł Rzepa? Też będzie pan miał jakieś inkwizycyjne skojarzenia? Jak gdyby zadać kłam tego, co powiedziała pani poseł odnośnie, że bardzo dobrze wydajecie państwo środki finansowe. Ja dam konkretny przykład z obszaru, który mnie bardzo interesuje, jakim jest rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Szanowni państwo, mamy tą perspektywę 2014-2020 N+3, czyli kończymy rozliczanie tych środków z końcem 2023 roku. Szanowni państwo, jakie dzisiaj mamy fakty? Fakty są takie, że mamy zakontraktowane około 80% środków, natomiast rozliczone 65% środków mamy czerwiec 2022, czyli zostało nam półtora roku na to, żeby nie zwracać środków finansowych. Niestety, szanowni państwo, nie ma takiej możliwości, żebyśmy do końca grudnia przyszłego roku rozliczyli wszystkie środki, czyli zatem z tej puli, którą my jako rząd PO-PSL zostawiliśmy państwu do realizacji, niestety nie potraficie wydać tych środków. I to będzie fakt, że część tych środków oddacie do Unii Europejskiej. To też jest przykład na to, że mieliście szansę na to, żeby dobrze zrealizować perspektywę finansową, natomiast nie potraficie przez swoich miernych ludzi niestety realizować tej polityki. Proszę państwa, ja bym proponował... Panie redaktorze, no nie mogę tak tego zostawić. Ale nie uwolnimy się od tego tematu do końca programu, a chciałbym jeszcze inne poruszyć. Pani poseł, bardzo sprawnie, proszę o kilka słów. W krótkich żołnierskich słowach. Więc panie pośle Rzepa, to, że powiedziałam, że wydajemy je bardzo dobrze, to nie jest moja osobista opinia, tylko tak twierdzą instytucje unijne, żeby to było jasne. Fakty, więc jeżeli pan nagle, innego. Raz pan mówi, że Unia Europejska jest fajna i wierzy pan Unii Europejskiej, jak już Unia Europejska i instytucje mówią, że wydajemy środki fajnie, no to się okazuje, że nie. Więc proszę trochę więcej konsekwencji. To jest pierwsze. Drugie, do pana posła z Lewicy, albo nie, w sumie do obu panów posłów. Drodzy koledzy, powiedzcie mi uprzejmie, jacy to posłowie w Europarlamencie wychodzą i domagają się wręcz, żeby karać Polskę, żeby nakładać kary europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości? No nie wydaje mi się, drodzy panowie. Więc tutaj naprawdę fakty są takie, a nie inne. I do pana posła, wisienka na torcie, na koniec pytanie. Który artykuł, panie pośle, mówi o tym, że zrzekliśmy się, wstępując do Unii Europejskiej, kwestii wymiaru sprawiedliwości na rzecz Unii Europejskiej? Który artykuł? I zapadła cisza. I może na razie tą ciszą zakończmy ten temat. Panie redaktorze, bo nie ma takiego artykułu. Pani poseł, jeżeli pani śledziła, bo ostatnio my obchodziliśmy 25 lat polskiej konstytucji. Jeżeli pani śledziła konferencję, którą prowadzili ojcowie założyciele, twórcy konstytucji, to powinna pani doskonale wiedzieć o tym, że właśnie konstytucja 97 roku, 2 kwietnia, umożliwiła Polsce wejście do Unii Europejskiej i usankcjonowała też źródła prawa. Oczywiście my, wchodząc do Unii Europejskiej, zgadzaliśmy się również na to, zawierając stosowne traktaty międzynarodowe, że będziemy respektować orzeczenia sądów europejskich. A państwo, sędziów, którzy pytania zadają Trybunałowi Europejskiemu, stawiacie zarzuty i kierujecie ich sprawy do Izby Dyscyplinarnej. I o tym mówimy, że to jest niebezpieczne, to jest łamanie pewnych standardów niezależności i niezawisłości sędziowskiej. I dzisiaj o prawa tych sędziów, o prawa obywateli walczy również, oprócz Senatu, Komisja Europejska i mam nadzieję, że państwo w ten głos się wsłuchacie, bo Polacy nie mogą już czekać na te środki finansowe dłużej. Państwo już mieliście ten czas na swoje zabawy, gierki wewnątrz koalicyjne, rozmowy
ze swoimi partnerami, bo mieliście problemy z uzyskaniem większości, ale zostawmy to już, to już jest za nami. Teraz po prostu zastosujcie się do standardów demokratycznego państwa prawa i pozwólcie Polakom po te pieniądze sięgnąć. Ja jestem z Bielska-Białej, mój region jest regionem turystycznym. Przedsiębiorcy często niestety w tej chwili wyprzedają swoje restauracje, swoje hotele. Pandemia spowodowało ogromne straty w moim regionie i państwo jesteście za to współodpowiedzialni, ponieważ blokujecie przez 12 miesięcy wpływ środków finansowych z KPO i z Funduszu Odbudowy do Polski. Tymczasem i Czesi przedsiębiorcy, czescy przedsiębiorcy słowaccy, którzy kilka kilometrów dalej prowadzą swoje biznesy, z tych pieniędzy mogą korzystać. Więc proszę państwa, korzystając... Pani poseł, proszę dopuścić prowadzącego rozmowę do głosu, ale czyli no, mnie. Korzystając tak ze swojego przywileju, bo można ten temat prowadzić, myślę, jeszcze przez godzinę, a tyle czasu nie mamy. Chciałbym, żeby się państwo jeszcze do jednego tematu odnieśli. Tym razem kierunek zmieniamy na wschodni. Wczoraj wizyta premiera i znacznej części rządu w Kijowie. Zawarto dużo umów między Polską a broniącą się, zresztą wspaniale broniącą się Ukrainą. Komentarz państwa na temat współpracy, perspektyw współpracy tej wczorajszej wizyty między Polską a Ukrainą. Pan poseł Koperski może. Bardzo tutaj, panie redaktorze, pani poseł, panie pośle, bardzo pozytywnie oceniam wszystkie działania zmierzające do tego, żeby budować dobre relacje pomiędzy Polską i Ukrainą. To na wysokim szczeblu wizyta i rozmowy dotyczyły szeregu obszarów obronności, pomocy humanitarnej, ale również współpracy energetycznej. Myślę, że i strona ukraińska, i strona polska, i Europa mogą z tego odnieść ogromne korzyści. Ja niedawno, 2 tygodnie temu wróciłem z Ukrainy, rozmawialiśmy też z administracją, z osobami, które pracują w energetyce, w tym w elektrowni atomowej w Chmielnickim. Panie redaktorze, otrzymaliśmy informację, że Ukraina ma 7,2 gigawata nadwyżki z elektrowni atomowej, którą mogą bardzo tanio sprzedawać i przesyłać do Polski, do Unii Europejskiej. Jest linia energetyczna pomiędzy elektrownią atomową w Chmielnickim a w Rzeszowem, którą można z dnia na dzień uruchomić. Z apelem takim zwróciliśmy się do premiera Morawieckiego, do minister Moskwy, żeby to zrobić. Dzisiaj otrzymaliśmy informację od minister Moskwy, że te działania idą w tym kierunku i może uda się to zrobić do końca roku. To fantastyczne wiadomości, bo tutaj i polska strona jest wygrana, i ukraińska strona jest wygrana. I cieszę się, że te po prostu rozmowy są prowadzone. To właściwy kierunek, bo to jest nasz wspólny interes, żeby Ukraina dobrze sobie poradziła, wygrała tą wojnę i dobrze poradziła sobie z odbudową gospodarki. Tak, potwierdzam, panie pośle. Pan wiceminister Zyska, który był przed chwilą gościem naszej telewizji, też mówił właśnie o tym imporcie energii elektrycznej przez tą linię przesyłową, którą trzeba będzie, zdaje się, trochę, nazwijmy, przywrócić do aktywności, ale to jest kwestia no, bliskiej przyszłości, tak jak pan poseł powiedział. To jeszcze jedno zdanie. Tak? Jeszcze jedno zdanie, że dzięki temu polscy przedsiębiorcy, polskie szkoły, polskie szpitale będą mogły kupować energię elektryczną o 50% taniej. I my zamiast importować węgiel, importować gaz i spalać go w naszych elektrowniach, tworzyć prąd, możemy przeznaczyć chociażby ten węgiel dla odbiorców indywidualnych, tak żeby ceny tego prądu spadły, ceny tego węgla spadły, a możemy mieć gotowy prąd ze strony ukraińskiej. Tym bardziej, że wszystko jest gotowe. Ta linia wybudowana w latach 80. ona cały czas jest czynna. Tam jest niewielkie napięcie utrzymywane, żeby ona nie uległa no, degradacji takiej zupełnej. Tak, degradacji. Mhm. Także tutaj strona ukraińska cały czas o to dbała. Mhm. Panie pośle, pytamy teraz przedstawiciela Koalicji Polskiej o to samo. Tak, ja tutaj się całkowicie zgodzę z kolegą posłem, bo wobec tych zapowiedzi z energetyki, jeśli chodzi o jesień i ceny energii, to takie działanie jest bardzo, bardzo zasadne. Bo nie tylko oszczędzimy na cenie energii, na węglu, którego być może w ogóle nie będzie, ale również na ETS-ie, choćby z punktu widzenia emisji. I to działanie uważam, że jak najbardziej korzystne. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden element, który chyba w relacjach polsko-ukraińskich odgrywa bardzo ważną rzeczą. Mówię tutaj o pewnej prawdzie historycznej. To jest ten obszar też
minister kultury zawarte. Te gesty, to choćby te z Lwowa, są bardzo, bardzo ważne w budowaniu dobrych relacji. Bo jeżeli nie będziemy budować jej na prawdzie, wzajemnym jak gdyby szacunku do tej historii, taka jaka ona była, ona czasami była bardzo, bardzo zła i niedobra, to trudno będzie mówić o dobrych relacjach gospodarczych. Polska będzie miała ogromną szansę w zakończeniu wojny. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej ten konflikt się zakończy, pomóc Ukrainie w odbudowie, ale to też będzie ogromna możliwość dla naszej gospodarki, bo popatrzymy sobie na tą pomarańczową rewolucję, niekoniecznie cokolwiek nam się udało odzyskać. Patrzmy na Afganistan, na Irak, niekoniecznie udało nam się cokolwiek odzyskać. Ja mam nadzieję, że dzisiaj polska polityka zagraniczna i te działania, które podjął premier, też również je chwalę. Chwalę je za szeroki obszar tych porozumień, również tych zbrojeniowych, obronnych, czy też właśnie w tej sferze gospodarki. Obyśmy my, jako ten kraj, który najbardziej zaangażował się w pomoc Ukrainie, też później na tym, może to złe słowo, zyskał. Ale tak to trzeba powiedzieć, że zarówno Ukraina, jak i Polska możemy na tym bardzo mocno zyskać i odbudować te wszelkie rodzaje straty, bo my mamy stratę popandemiczną, po kryzysową, którą dzisiaj przechodzimy. Bardzo potrzebne nam jest to, abyśmy tę naszą gospodarkę budowali, bo gospodarka, szanowni państwo, jest najważniejsza i to musimy zdać sobie z tego sprawę. Chociaż to, o czym pan poseł mówił, czyli ta szeroko rozumiana polityka historyczna też jest ważna i tutaj rzeczywiście mamy w ostatnich tygodniach coraz więcej sygnałów pozytywnych ze strony ukraińskiej, poczynając od słynnych Lwów na cmentarzu, ale mamy też sygnały, że mają zostać odblokowane, uruchomione ponownie prace polskich ekip ekshumacyjnych na Wołyniu. To jest właśnie ta karta krwawa, tragiczna naszej wspólnej historii i dobrze, że prawda ma być między nami, bo naprawdę da się tylko zbudować jakieś zdrowe relacje. Oczywiście. Pani poseł, panią teraz pytamy o perspektywy współpracy międzyrządowej. Można powiedzieć, panie redaktorze, że wczoraj historyczne chwile miały miejsce. Rzeczywiście od samego początku wspieramy Ukrainę ekonomicznie, militarnie i ta współpraca odbywa się na wielu poziomach. Bardzo cieszy, że można powiedzieć nie tylko historyczna wczorajsze spotkanie, ale również można powiedzieć, że wręcz historię piszemy na nowo, bo tak jak już zostało powiedziane, ta nasza historia nie była zbyt kolorowa. Natomiast tutaj rzeczywiście wojna na Ukrainie spowodowała, że te nasze relacje są coraz lepsze. My stanęliśmy na wysokości zadania. No i dzisiaj Ukraina traktuje nas jako najważniejszego partnera. No i deklaracje wczorajsze dotyczące tego, że będziemy mieć pierwszeństwo przy odbudowie Ukrainy. Miejmy nadzieję, jak najszybciej ta sytuacja tam się zakończy, oczywiście z wygraną dla Ukrainy, że będziemy mogli ich wspierać i nasza gospodarka na tym zyska, bo przecież widzimy liczbę tych zniszczeń, nie wspominając o tym, że przecież będzie trzeba jeszcze się zastanowić nad tym, skąd wziąć pieniądze na odbudowę Ukrainy. Miejmy nadzieję, że również jak najszybciej akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej jak najszybciej przystąpi. Czynimy to od samego początku i będziemy Ukrainę w tym wspierać. Proszę państwa, bardzo dobrze się z państwem rozmawia i mnóstwo tematów, o które chciałbym państwa jeszcze spytać, ale program ma swoje ramy czasowe i właśnie do tych ram żeśmy dotarli. Bardzo dziękuję za wypowiedzi dla naszej telewizji. Naszymi gośćmi byli posłowie pani Marta Kubiak, kłaniam się nisko, pan poseł Przemysław Koperski, dziękuję panie pośle. Dziękuję i pan uprzejmie. Jarosław Rzepa, również panu posłowi bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dobrego dnia. Również państwu dziękuję, ale namawiam, żebyście zostali z telewizją Republika na dalszą część popołudnia i wieczoru.